Witam Was. Kolejny dzień. Ledwo wstałam, wyszłam, wyskoczyłam z psem. Tu przywieźli kolejną porcję gałęzi, więc dalej się tli. Kolejny dzień. Ranny spacerek, a wczoraj dołączyli do nas kolejni Polacy. Nie wiem na jaki czas. Każdy żyje swoim tempem. Idę zobaczyć tym razem w tą stronę, co tam zobaczę ciekawego. Dzisiaj taki dzień stacjonarny. Czyli planujemy z Amelką coś ogarnąć przy kamperze, ugotować, może posprzątać, zobaczymy jak to będzie. Więc pozostaje Wam, żeby się przekonać, oglądać nas dalej, oczywiście napisać komentarz, bo komentarze bardzo doceniam, łapeczki też. Ale najważniejsze są komentarze, bo wtedy taki kontakt z Wami mam. Więc na razie do następnej chwili. Troszeczkę wydaje mi się, że zniknęło tutaj. Było więcej. A tutaj teraz wysypał gościu dzisiaj rano. Co rano przyjeżdża tu auto, wysypuje kolejne gałęzie, ale tak naprawdę nie wiem, czy tylko rano, czy w ciągu dnia, no bo wczoraj prawie mnie cały dzień nie było. Tu można zobaczyć, jak dymek idzie, jak się to tli. Między tym paleniskiem leży sobie opona. To tam będzie dbał o środowisko. To tylko chyba, no jak to się mówi, w Europie, w tej Unii całej dbają o to wszystko. Znaczy, czy dbają, po prostu nakazują przepisy. Oczywiście mamy większą świadomość może, ale według mnie za mocno już przyciskają pasa. Ale dobra. Koniec cmentów, ok. Lecimy do podróży. Po wczorajszym dniu wysiłku, czyli spaceru, dzisiaj taki dzień stacjonarny. Chciałam Wam też pokazać piękny zachód słońca. No już trochę się spóźniłam, ale dzisiaj tak z Amelką, Amela jak zwykle już smaży naleśniki zawodowo, tak? Tak. Posprzątaliśmy trochę, trochę montaż filmów, troszeczkę na słońcu, trochę Amela pojeździła na czym? Rowerem. Tak, rowerem pojeździłaś. Więc tak spędziliśmy sobie dzień troszeczkę odpoczywając i robiąc swoje obowiązki w kamperze, których Amela nie lubi. Co? A kto lubi obowiązki? Nikt, ja też nie. Powolutku słoneczko znika. Wy to jeszcze widzicie dużo. Przybliżenie, to jest maksymalne przybliżenie. A my już powolutku widzimy, jak znika nam, tak? Została tylko poświata. Hej, witam Was. Jesteśmy na kolejnym miejscu. Idziemy na zwiady, zobaczyć, czy możemy zaparkować tak, jak pokazuje nawigacja, bo trzeba by było trochę przez ten lasek przejechać, a takie góry nas otaczają. Ok, idziemy. Trochę słoneczko tu świeci. No, fajnie, że świeci. Super. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Przez chwilę myślałam, że nawigacja sobie żartuje, że to ta droga, ale okej, jeszcze idziemy tu z boku
zobaczyć, bo tu niby pokazuje. No ale widzę, ktoś kanapę wywala. Idziemy zobaczyć, kamperek stoi tam. Więc idziemy. Idę na właściwą drogę. Droga dojazdowa do celu znajduje się w tym miejscu. Zobaczymy, co czeka nas na końcu. Ale z tej strony widzę, że też nie jest to ciekawie. Idziemy sobie tylko zobaczyć i prawdopodobnie jedziemy dalej szukać jakiegoś miejsca, bo raczej nie jest tutaj zbyt fajnie później wjechać pod górę. Ale idziemy zobaczyć, jakie są widoki. Teraz to już jesteśmy na miejscu. Będziemy sobie troszeczkę podziwiać widoki. Tu jest kolejny zjazd niżej. Chociaż tu jest już równa droga, to jednak ten kawałek, co tam jest, no nie pozwoli mi tutaj zjechać. A czy zjechać bym zjechała, gorzej by było z podjechaniem, bo nie byłoby gdzie się rozpędzić. A tu jest plaża. No, jest tam plaża. Więc widoki ciekawe. Ale wiecie, pełno błota, więc kamper by chyba wyglądał bardzo nieciekawie. Później sprawdzę, czy jakiś dojazd jest na tą plażę, ale z tego co kojarzę, to chyba na piechotę było. To przynajmniej jest czysto, cichutko. Do plaży w sumie jest dojazd, tam trzeba zaparkować koło tego budynku. Już jesteśmy w samochodzie. I zaraz jedziemy dalej szukać kolejnego miejsca ciekawego. Więc zapraszam Was do przejażdżki. Zatrzymaliśmy się na parkingu przy morzu. Mówię sobie, troszeczkę za melą pochodzimy. Ale jak zobaczyłam tylko to, to już mi się odechciało. Idziemy jeszcze kawałek zobaczyć w drugą stronę. Tak wygląda kawałek z drugiej strony. Chyba sobie pojedziemy za Melką tą ulicą. Nie będziemy wyjeżdżać na główną. W ten sposób zwiedzimy trochę miasteczko przez szybę samochodu. O, nadepnęłam córkę. No. Ale nie jest tak źle, jak się śmieje. Tak? O, szarpie mnie. Jeździmy, szukamy miejsca. No i chyba mam nadzieję, że udało nam się znaleźć. Zobaczymy. Pokażę Wam.
Tam gdzieś na dole może uda nam się zatrzymać. Stoi teraz z Amelką na parkingu. Zimno tu jest w sumie na tej górce. Zadowoleni. Chociaż zawsze można jakieś ale znaleźć. Zaparkowaliśmy, co prawda troszeczkę szukaliśmy tego miejsca jeszcze, bo pojechaliśmy w kierunku, tak jak tutaj, słoneczka. To się okazało, że jest tam ziemia jakiejś rodziny. Tablica była, numer telefonu. Więc się domyśliłam, że nie ma co tam wjeżdżać. Cofnęłam się z powrotem. Nie wiem. O, tam jest. Na to samo miejsce, co wydawało mi się, że nie ma po co tu wjeżdżać. Ale wjechałam na wcześniejszy parking za drzewami. Jest. Oto taka plaża. Nie jest za ciekawa. Więc długo tu nie będziemy na pewno. Raczej dzisiaj już na pewno tu spędzimy noc. Ale idziemy na spacerek do słoneczka. Przyjemnie tak w słoneczku iść. Ale nie wiem, czy znajdziemy jeszcze jakąś ciekawą miejscówkę w Czarnogórze. Więc prawdopodobnie jak stąd już ruszymy, to może się okazać, że już wjedziemy do Albanii, ale przekonamy się, jak to zrobię, bo to nigdy nic nie wiadomo. O, pokażę wam ten miejsce, ten parking, gdzie staliśmy wcześniej. To właśnie jest ten parking, na którym wcześniej staliśmy i obserwowaliśmy to miejsce. Ciekawe, czy to teraz fale poniszczyły, czy to już jest taki dłuższy czas, gdzie te płyty są połamane. Tam są chyba jakieś obiekty do zwiedzania. Może jutro pójdziemy tu zwiedzić. Ale dzisiaj już troszeczkę szukaliśmy miejsca, więc chcemy dzisiaj sobie resztę dnia spędzić na luzie. Tym bardziej, że jeszcze Amelka ma jedną lekcję. Ale chcemy, póki jest słoneczko, sobie pochodzić, a lekcję zrobimy, jak będzie już ciemno. Amelka szczęśliwa. No niestety, Nemo nie można puścić, bo nie chce słuchać, nie chce wracać. W sezonie prysznica. Idziemy sobie tak spacerkiem. Woda ma pełno roślinności. Dlatego już nie jest taka błękitna. Jesteśmy sobie na tarasie. Ten odpoczywający spacerek przeradza się w wędrówkę, bo mieliśmy iść do końca. A tu nie ma końca. Ciągle jest jeszcze gdzie iść, więc chyba to już jest wędrówka. W ramach odpoczynku chodzenie po kamieniach. Jest cywilizacja, gdzie równo się chodziło.
Doszliśmy do miejsca nudystów. Tylko nie zleć. Jestem na górze. Śliczny widoczek. Kamieniem zasłonięte. Znaczy kamieniem, taka bryła ziemi z kamieniem. Jeszcze! Przyszliśmy tutaj, aby być jeszcze w słoneczku. Ponieważ plaża, kamper już są w cieniu. Jeszcze tutaj ostatnie podrygi słoneczka. I za chwilę też tu będzie cień. Już jesteśmy w cieniu, więc powolutkim krokiem wracamy do kampera. Ja zmontuję dla Was film, a Melka zrobi ostatnią lekcję, później kolacyjka i tak czas nam zleci. A jeszcze się Melka jutro szykuje do wędrówki, tak? Tak. No, dzisiaj Melka sama się szykuje.